Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken. Przed nami kolejny odcinek z Total Battle, odcinek, który dziś będzie poświęcony w większości tym oddziałom ruicznym. Ruiczny oddział napaści oraz zwykły oddział napaści. To jest dedykowane dla widza, który o to zapytał, żebym to pokazał. Więc tak postaram się wam w miarę prosty sposób powiedzieć, po co w ogóle są te oddziały ruiczne, co one dają i tak dalej, ale zaczniemy jak zwykle od początku, odpowiadając na to, co piszecie. Więc pierwsza rzecz, którą chciałbym wam przekazać, to bardzo niskie pokłony. Kłaniam się wam, moi drodzy, niziutko, bo coraz więcej z was mnie ostatnio znajduje tutaj w Total Battle, że mimo, że jesteście w innych królestwach, to się fatygujecie, żeby mnie znaleźć, żeby mi napisać wiadomość, żeby też dziękujecie, że fajna seria, podoba wam się. No i jest to bardzo miłe, dziękuję, kłaniam się niziutko, zawsze mi miło taką wiadomość odczytać, staram się w miarę możliwości od razu odpisywać, natomiast no jest tych wiadomości czasami i po 20 dziennie, więc bądźcie wyrozumiali, jak odpiszę z opóźnieniem, czy coś mi gdzieś ucieknie, bo czasami no mamy w klanie akcje, czasami dużo się dzieje i wiadomo, że coś mi może uciec, więc z góry przepraszam, ale macie tą pewność, że jak na pewno napiszecie w komentarzu pod filmem, ja wam go zaserduszkuję, tak? Podepnę serduszko i staram się wtedy odpisać, to wiem, że mam coś zrobić i to robię. I tak właśnie nagrywam ten dzisiejszy odcinek, który będzie o oddziałach ruicznych, o których wam powiem. Ale jeszcze chwilka, bo druga rzecz, którą chciałbym wam przekazać, ja tutaj może sobie, moi drodzy, się przełączę, bo to pisaliście często i zobaczcie, moi drodzy, przełączam się. To jest moje drugie konto. Moje drugie konto, które bohater mam na tylko 42 poziomie, bo jak mówiłem wam, miałem dwa konta w jednym królestwie. Tym kontem głównym, że tak powiem, na którym nagrywam odcinki, przeniosłem się do królestwa 143. Tutaj mam konto, no ono było nieaktywne, ja tu przez rok nie wchodziłem, ale gdzieś tam odzyskałem loginy, jest. Widzicie, no nie mam ani tarczy, ani nic nie robię, ani nie należę do żadnego klanu. Plan jest bardzo prosty. Jeśli będziecie, drodzy widzowie, oglądali tą serię, jeśli ona gdzieś tam będzie chociaż troszkę awansowała, dzięki czemu no te parę groszy wpadnie, bo to naprawdę jest parę groszy, to ja będę musiał wydać koło tam no niecałe 100 zł poświęcić na to drugie konto, żeby po prostu zdobyć złoto, z którego za pomocą tego złota przenieść się do Królestwa 143. Dołączę do mniejszego klanu, pokażę wam, że można, to będzie taka alternatywna seria, można powiedzieć, którą wtedy jestem w stanie nagrywać tylko na odcinkach, czyli bym wchodził na to drugie konto tylko i wyłącznie pokazując wam pewne czynności, które robię na odcinkach. No w miarę możliwości, bo otwieranie krypt to wiadomo, trzeba wejść, czy prezentów, żeby one nie uciekły, nie? Natomiast możemy takie coś zrobić, ale będę wdzięczny właśnie, jak te moje odcinki będziecie gdzieś tam udostępniali, komentowali, bo to zwiększy troszkę zasięgi i może się uda te parę groszy uzbierać i wtedy to zainwestuję w to złoto. Tutaj będę potrzebował 180 tysięcy złota i się przeniosę, ja wam tylko szybko pokażę, jeżeli byście chcieli taką serię. Jak widzicie, no nie wskrzeszam, no bo tu nie ma czego wskrzeszać, ja tu nic nie robiłem. I tak mnie zaraz ktoś zaatakuje. Jak widzicie, no jeśli chodzi o ubrania mojego bohatera, no to ja tu nic nie robiłem, tak? Także to jest śmieszne, że w ogóle mamy buty, słuchajcie, plus 3%. Także to w ogóle tutaj ja nic nie mam. Zobaczcie, jedyne co mam to kapitan Aidae na 105 levelu i zobaczcie, że trzymałem się tej zasady, tak? Kapitan, bohater główny 42 level, a Aidae, zobaczcie, razy 2,5% prawie na wyższym levelu. Kleopatry to praktycznie no nie mam, no bo jest na 14 levelu, więc też moją rolą byłoby na pewno ją w tej serii levelować razy 2 do kapitana. Tutaj miałem Ingrid, w sumie nie wiem po co ją miałem, bo to jeszcze wtedy, słuchajcie, nie miałem jakiejś taktyki i pamiętajcie, że ja w to konto grałem z półtorej roku temu, więc tutaj dużo błędów na pewno na tym koncie jest, no ale właśnie może będziemy te błędy na serii odkręcali. Stora mam bardzo niskiego, Cartera bardzo niskiego i tak naprawdę nie mam żadnych innych kapitanów, zobaczcie, nie mam tutaj żadnych kapitanów, nie mam ani Heleny, ani Animatore, nie ma tutaj nic. Także jeżeli będziecie chcieli, to taką serię możemy zrobić, tylko mówię, musiałbym przenieść to konto do Królestwa 143, bo ono jest bardziej aktywne, dołączyć do jakiegokolwiek mniejszego klanu, no na pewno nie dołączę do klanu, w którym jestem teraz, bo to jest klan dla osób no, zaawansowanych, ale jeszcze wam tylko szybko pokażę, moi drodzy, zobaczcie, ja tu jestem na poziomie G4. No ten widz, który właśnie prosił o ruiczne oddziały potworów, pisał, że on też ma
G4, także tu wcale nie jestem, widzowie, jakoś rozwinięty, zobaczcie, tu nic nie jest rozwinięte, jakby tak spojrzeć w tym kącie, to co my tu mamy? No, nie mamy tych punktów za dużo, no gdzieś tam jakieś złoto, mamy bardzo dużo smoczych monet, bo to mi jeszcze, to było moje konto z pierwszego klanu, do którego moi drodzy należałem i ono było w królestwie, jak dobrze, nie pamiętam, więc sprawdźmy, Królestwo 78. Królestwo 78, tutaj moi drodzy, moja przygoda z Total Battle się zaczynała. To konto tu zostało, a to konto główne po prostu przeniosłem wraz z przyjaciółmi z klanu do Królestwa 143. Dobra, także skupmy się na podstawie, co wam chcę pokazać w odcinku. Moi drodzy, ruiczne oddziały potworów. Więc tak, generalnie tutaj odpowiadając widzowi na to, bo widz zapytał, czy jak ma G4, czy jest sens atakować. Więc odpowiedź brzmi tak, zawsze jest sens, tylko musisz to zrobić dobrze taktycznie. Ja sobie pozwolę użyć moją wieżę obserwacyjną, żeby się upewnić, że nie gadam wam głupot, ale raczej bym powiedział, że najmniejszy uruiczny potwór jest na poziomie raczej chyba 20. Moi drodzy, tak mi się wydaje, może jak tu inne byśmy wyłączyli. 21, 20 to jest totalnie najmniejszy, zwykły, a napaści no też się zdarzają. Dobrze, weźmy, zobaczmy sobie taki przykład. Słuchajcie, generalnie, bo widz pytał, czy atakować zwykłe oddziały potworów, czy te napaści. I ja mogę powiedzieć, że jeżeli chcesz rozwijać klan wraz z przyjaciółmi klanu, z klanu, to zdecydowanie rób oddział napaści. Atakujecie takiego potwora w piątkę, tak? Atakujecie go w piątkę i zobaczcie, nie dość, że czerwone księgi klan zyskuje. Wiadomo, że czerwone księgi są potrzebne do rozwoju klanu, więc super sprawa. Punkty zdobywasz tak samo, a jeszcze za każdego zabitego potwora masz skrzynię klanową, co jest naprawdę świetnym tutaj moim zdaniem rozwiązaniem. No jeśli chciałbym porównać zwykły oddział ruiczny do, no może znajdziemy, no nie wiem, 24 sobie porównać. Tutaj jest 7 milionów tych punktów, a tutaj masz 14 milionów, czyli już łatwo powiedzieć, że więcej. Tylko że pamiętajcie, że te punkty, które tu się wyświetlają, są rozdzielane na wszystkich członków klanu. Ale to za chwilę się skupimy na tych oddziałach ruicznych, bo w ogóle zadajmy sobie pytanie, do czego te oddziały ruiczne są nam potrzebne? Po co? Po co? Co to, o co w tym chodzi, tak? Więc moi drodzy, tu jest takie wydarzenie, ono zawsze jest na dzień przed srebrnym dniem, tak? Przez bezwzględną masakrą, nazywa się to głód doświadczenia. To jest to, co tutaj na fioletowo się wyświetla. Jak widzicie, ja może właśnie na odcinku jeden taki atak przeprowadzę, może dwa, zobaczymy, bo jeszcze mi tutaj troszkę brakuje. Chodzi o to, że atakujesz te oddziały ruiczne, tak jak mówię, polecam z przyjaciółmi i to wszystko, co ja tutaj wykonałem, robiłem tylko i wyłącznie z przyjaciółmi, żebyśmy zdobywali skrzynię klanu i za to odblokowujesz dane punkty, w których dostajesz, takie widzisz tutaj, exp, nie? I o co chodzi z tym expem? No bo generalnie jakiś czas temu, jeszcze wielu z was może o tym nie wiedzieć, to jest taka nowość, znaczy nowość, no już było z pół roku, to spokojnie, jak nie dłużej jest, natomiast może na przykładzie Kleopatry wam pokażę, będzie łatwiej. Jakiś czas temu Total Bet wprowadzili tak zwane artefakty, czyli to tutaj z lewej strony. To jak sobie klikniesz, no to widzisz te wszystkie artefakty, jakie mam. Tylko te artefakty to są dwie różne rzeczy. Zaraz, bo te punkty to jest jedno. Zobacz, jak wchodzisz do swojego miasta, tak, drogi widzu, to masz coś takiego. Tutaj sobie robisz przyzwanie kapitana i warto z tych darmowych przyzwań, tak jak widzisz, też korzystać. Bo to 5 masz darmowych dziennie i zawsze fragmenty jakiegoś kapitana ci wyskoczą. Od razu wam odpowiadam, że taki sam sposób ja tutaj robiąc, no dziś może nie mam potrzeby, ale raz mogę dla widza kliknąć w zasadzie, żeby wam pokazać, że w taki sposób ja przyzywałem fragmenty chociażby Kleopatry. Tak zyskiwałem Kleopatrę, zazwyczaj na jednym strzale jakaś tam Kleopatra się trafiła, chociaż 5 fragmentów, no tutaj akurat nam się nie trafiło, ale Leonidas jako ten bardziej zaawansowany, nie? Ale zobaczcie, Daustana, fragmenty, dużo, dużo fragmentów. No dobra, dla widza zrobię restart. Jakby nie zależy mi, żeby to dzisiaj robić, ale chcę wam wytłumaczyć, bo to też po części się wiąże, nie?
Więc stąd też zyskujesz fragmenty kapitanów, ale myślę, że nagram osobny odcinek o tym. Dobra. Myślę, że nagram osobny odcinek o tym, bo to jest troszkę osobny temat. Ale jak klikasz tu tak samo, jak masz przyzwanie kapitana, to z drugiej strony masz przyzwanie artefaktu i to nas interesuje. Jeśli zdobywasz te klucze dostajesz w różnych prezentach, na przykład w triumfalnym wyzwaniu, tak? Bądź właśnie w tym wydarzeniu, które teraz ma miejsce, to możesz przyzywać sobie, tutaj albo exp dostajesz, albo właśnie te fragmenty tego artefaktu, czyli właśnie tego, o czym tutaj mówimy, no bo te artefakty składają się z dwóch rzeczy. No nie wiem, może pokażę to na przykładzie Kleopatry, chociaż według mnie to nie jest idealny pas, jaki bym chciał mieć. Moim takim, powiedzmy, wymarzonym pasem, jaki chciałbym mieć do Kleopatry, to jest ten pas. On nazywa się pas władcy Ifrytów. Przy czym ja go mam na bardzo niskim, moi drodzy, poziomie, bo to jest ogólnie do całej armii, nie? Tylko mam go, moi drodzy, na bardzo niskim poziomie, bo brakuje mi tych kawałków tego. Cały czas mi nic nie wypadło. No oczywiście mógłbym pójść na łatwiznę, nie wiem, wydać tam 100 zł. Nawet nie wiem, czy chce mi się patrzeć, ale pokażę wam, widzowie, że to można zrobić. Przy czym ja cały czas tego nie polecam. O, zobaczcie, tu jest napisane, że polecane, ale ja wam tego nie polecam. Możesz wydać 100 zł, kupić te doświadczenie, więc teoretycznie nie musisz atakować tych potworów. Chociaż zobaczcie, no 300 expa razy 120, no nie wydaje mi się, żeby to się opłacało. Raczej ja w tym wydarzeniu zdobyłem tego expa o wiele więcej, a to 100 zł kosztuje. I tak samo zobacz, te klucze możesz zdobyć, nie? Możesz, natomiast znacie moje podejście do promocji, no bo tak naprawdę tu wszystko możecie z promocji za pieniądze realne zdobyć, tylko moje pytanie zawsze będzie brzmiało, po co? Nie? To sobie pytanie musisz zadać, po co? Po co masz wszystko kupować? No nie wiem, jak nie masz co z kasą robić, spoko, no ale może lepiej, kurczę, biednym chyba dać. O właśnie, tu przez to, że robiłem misteria przyzwań, to mi się też, zobaczcie, tej WZ-an otworzyły. Przy czym, no mówię, dzisiaj mi na tym nie zależało, bo na tej WZ-an mi nie zależało. No ale zobaczcie, kilka tamtych jej fragmentów też przez to zyskałem. Także moi drodzy, jeśli chodzi o ten głód doświadczenia, to ogólnie chodzi o to, że zdobywasz wszelkiego rodzaju artefakty. Tych artefaktów zawsze będziesz mieć tyle samo, przy czym no jak będziesz właśnie je przyzywać, że tak powiem, no to będą ci się odblokowywały. Jak widzisz, ja mam tutaj, drogi widzu, wszystkie artefakty odblokowane, przy czym nie wszystkie awansuje. Więc tak sobie przelecimy po tych artefaktach, zawsze jak na nie klikniesz, to będzie ci pokazywało, do jakiego kapitana jest przypisany dany artefakt. Ja w ten sposób się ostatnio przy ataku na epickiego potwora chyba troszkę kopałem, bo niepotrzebnie te artefakty przekładałem i moja Kleopatra miała bardzo słaby artefakt, przez co miałem mniej doświadczenia. Także pamiętaj, drogi widzu, te artefakty to jest rzecz bardzo ważna. Plusem tych artefaktów jest to, że tak jak ubrania ci się w jakiś sposób niszczą i musisz je naprawiać, artefakt masz dodany do kapitana i nic jakby naprawiać go nie musisz. Możesz go tylko levelować, a levelujesz go właśnie między innymi za te punkty, które się zdobywa w tych atakach na te potwory. Ja akurat, moi drodzy, wybrałem sobie do Kleopatry siłę gwardzistów, zdrowie gwardzistów. I teraz, drogi widzu, jest bardzo ważna rzecz. Za sam poziom tego masz 1%, tak? Zobaczmy, musielibyśmy wejść w Kleopatrę, żebym ci to wszystko pokazał, bo ja wiem, że możecie się zamotać, bo to jest dosyć takie bardzo złożone i staram się to wam w miarę prosty sposób wyjaśnić, ale jeśli, drogi widzu, coś dla ciebie tu będzie, no mimo wszystko niejasne, śmiało pytaj. Śmiało pytaj. Staram się w prosty sposób to wytłumaczyć. Zobaczcie, jak mamy tą kartę naszej Kleopatry. No pomijamy tą samą górę, tak? Bo nam chodzi teraz tylko o te cechy, które Kleopatra zyskuje, czyli że jest silniejsza. A jeśli jest silniejsza Kleopatra, to, drogi widzu, pamiętaj, masz więcej punktów doświadczenia, więcej punktów waleczności, nie? Żebyś tutaj się z tym liczył, że to wpływa na to. Więc artefakt, co udowodnione jest na moim błędzie z poprzedniego odcinka i to widać czarno na białym, naprawdę nawet bym był gotów tutaj zaryzykować stwierdzenie na mojej podstawie, że kiedy miałem ten sam artefakt na pierwszym poziomie, a potem go levelowałem na 30, bo tak jak mówię, przez pomyłkę po prostu przekładałem, to było niedopatrzenie, no cóż, zdarza się każdemu, prawda? To uwierzcie mi, że kiedy artefakt dodałem 30 levelu, to moje punkty waleczności oraz exp
były dwa razy wyższe. Tak, dobrze słyszysz. No teraz nie będę się cofał o parę dni, o tydzień w moich aktualnościach, żeby wam to pokazać, ale macie to w poprzednim odcinku pokazane, gdzie jest dokładne porównanie z tym artefaktem słabym a mocnym. Więc to, jak drogi widzu, chcesz zobaczyć dowód na to, co mówię, to masz w poprzednim odcinku. Teraz musisz mi uwierzyć po prostu na słowo, że tak jest. Więc tak, artefakt wspiera to, że masz więcej punktów doświadczenia, czyli po prostu szybciej i levelujesz kapitana i wiadomo, zdobywasz punkty waleczności, dzięki którym oczywiście tam sobie technologię ulepszasz. Patrząc na moją Kleopatrę, zobaczcie, ona jest na 219 poziomie, tak chyba o dwa poziomy ją jakoś levelowałem albo o poziom, już nie pamiętam. Coś tam robiłem ostatnio. Więc zobaczcie, siła całej armii, no to akurat jest cecha Kleopatry, wynikająca z jej poziomu, tak? Czyli no 1% jakby to rośnie w stosunku do jednego levelu wyżej. Jak będzie u mnie 220, no to będzie tu 220%. I to jest super, dlatego do ataków na różne potwory polecam wam w większości Kleopatrę. Jeśli chodzi o te ruiczne potwory, ja stosuję akurat animatorę, bo to jest napaść. Ale do tego zaraz przejdziemy. Po prostu chcę wam pokazać, jakby co daje ten artefakt. I zobaczcie, poziom gwieździsty, to w moim przypadku, moi drodzy, to jest nic innego jak czwarty poziom gwieździsty, czyli to. Tak, plus 60%, plus 60%. Jeśli bym podniósł Kleopatrę, będzie plus 90%. To też wpływa. Te poziomy gwieździste gdzieś tam już tłumaczyłem chyba poniekąd, ale jak będziecie bardziej dokładnie chcieli, to też wam wytłumaczę, bo to jest znów zbyt skomplikowane. To jest, mówię, zbyt dużo, moi drodzy, takich rzeczy, które się ze sobą łączą i jak widzicie, na szczęście nikt z was jeszcze nie napisał, że gadam naokoło, bo staram się skupiać na konkretnym jednym temacie. Natomiast jak widzicie, no te tematy często się łączą. To jest takie drzewko, które się łączy. Więc tu jest ten poziom gwieździsty, tylko wam pokazuję, że to są te gwiazdki, żebyście wiedzieli. I zobaczcie, bonus artefaktów. I o to nam chodzi, bo ekwipunku już nie będziemy zaglądali. Ekwipunek to jest po prostu nic innego jak ubrania, tak? Więc tu nie będziemy się skupiali na ekwipunku. Dzisiaj nas ekwipunek nie interesuje. O ubraniach było już nieraz mówione. Bonusy artefaktów. Zobaczcie, siła gwardzistów 97% na i pół i zdrowie tak samo. Skąd to się wzięło? No właśnie, moi drodzy, wzięło się z tego artefaktu, czyli prawie o 100%. Co to oznacza? Że to się w fajny sposób, moi drodzy, sumuje. Czyli pierwszy bonus dostajesz za to, że jakiś poziom osiągasz tutaj, który masz. U mnie to jest 30 na 60. Jego możesz podnieść za pomocą właśnie tych zdobywanych punktów. Tylko że ja nie podniosę, no bo muszę zdobyć fragmenty tego artefaktu. Na razie nie wypadło mi, ani no nie będę za realne pieniądze kupował, więc czekam, zbieram te wszystkie, moi drodzy. Zobaczcie, ile tu mam. Tam było 100 zł za chyba 100 tych 300, a ja już mam tych 300 319. Także sami widzicie, że nie opłaca się pieniędzy realnych wydawać. Lepiej atakować te potwory i sobie to zbierać. Przy czym przyznaję wam się, że chyba od tygodnia nic nie podnosiłem, jeśli chodzi o artefakt. To ponieważ nie miałem jakiego artefaktu, moi drodzy, podnieść. Także ten bonus, który mi się w Kleopatrze wyświetla, jeśli chodzi o bonus artefaktów, to jest suma. To się zawsze sumuje, jak widzicie. W tym przypadku jest to siła gwardzistów plus 40%, tak? I zdrowie. Sumuje to się z tym, czyli 43%, i jeszcze do tego jest dodane 14%. Po prostu. To się sumuje. Natomiast tak jak mówię, z jednej strony poziomy zwiększacie dzięki tym doświadczeniem artefaktów, które zdobywacie tam w tych atakach na potwory, ale do tego, żeby właśnie ja teraz, jeśli chciałbym podnieść ten artefakt, nie wiem, na 40 poziom z 30, to już muszę tutaj mieć fragmenty, których jak widzicie nie posiadam, nie? Bo tu jest flakonik źródła. No możemy zobaczyć, jest napisane, można zdobyć w kręgu przyzwań. Oczywiście można to też kupić gdzieś tam w jakichś promocjach, ale tak jak wiecie, wam tego nie polecam. Także ten krąg przyzwań, czyli to jest to, jakby ktoś nie wiedział, jeszcze raz wam pokażę. Moi drodzy, żebyście wiedzieli, co to jest krąg przyzwań. W kręgu przyzwań właśnie zdobywacie zarówno doświadczenie, czasem wam wypadnie, czasem wam nic fajnego nie wypadnie. Tu musicie mieć te klucze, ja wszystkie zużyłem, ale jest darmowa próba. Tam zazwyczaj to jest chyba... No nie pamiętam, ile czasu temu korzystałem, nie chcę was skłamać, ale to dosyć długo, moi drodzy, jest coś 20 parę godzin, czyli raz na dobę możecie chyba to kliknąć, tylko raz. Także nie mylcie tego też z tymi
z tym przyzwaniem, moi drodzy kapitanów, bo to jest zupełnie osobna sprawa i tu macie próbę, jak widzicie, co darmową i czas jest niższy. Także kapitanów jest o wiele łatwiej przyzwać niż te artefakty, bo tu raz na dobę spokojnie, nawet nie wiem, czy to nie jest 26 godzin, ale naprawdę nie pamiętam, więc jak nie wiem, to nie będę się wypowiadał. Może ty, drogi widzu, pamiętasz, co ile to tam się resetuje ta darmowa próba. Oczywiście mówimy o darmowej próbie. Także tu klikając przyzwij darmowo, będziesz mieć co tam ileś godzin. Widzisz, następna darmowa próba u mnie za tam 14 godzin i tu będzie, że darmowa próba. I wtedy sobie kliknę i tam może mi wyskoczyć jakiś fragment artefaktu losowy, więc nie powiedziane, że mi do Kleopatry wyskoczy. Nie myślcie tak. Może mi wyskoczyć losowy, może mi wyskoczyć doświadczenie, a czasem niestety nie wyskakuje nic, jakieś tam beznadziejne, kurcze, zasoby budowlane. I to akurat jest minus, z którym no się trochę nie zgadzam. No według mnie w przyzwaniach artefaktów nie powinny zasoby budowlane występować. Jeśli jeszcze by srebro wypadało, czy złoto, to bym był w stanie zrozumieć, czy esencja ta do wskrzeszania wojska, tak, ale no budowlane zasoby mają się tu nijak. No ale okej. Niech będzie. Ja wybrałem, tak jak mówię sobie, siłę gwardzistów, ponieważ no nie mam innego analogicznego. Używałem jeszcze tego, tak jak mówię, klikając na dany artefakt ci pokazuje, do jakiego kapitana masz go przypisanego. I ja się zastanawiam, czy czasem nie zamienię i na potwory nie dam do Kleopatry, ponieważ tutaj zobaczcie, siła potworów 40%, kolejna siła i zdrowie. To jest kolejne 49% plus jeszcze to. Możemy zobaczyć, wchodząc tutaj w naszego kapitana, moi drodzy, bo to nam pokaże. I chyba zamienię ten artefakt, powiem wam szczerze, bo potwory mi dosyć szybko ginęły, a potwory mają dużą siłę. Zobaczcie, bonusy artefaktów. Siła potworów 10%, przeciw graczom 7%, siła potworów 113%. Zdrowie potworów 93%, czyli tak naprawdę siłę potworów mamy 123%, a zdrowie będzie 103%. Bo nie mówię przeciw innym graczom, bo tego wiadomo, że się nie dodaje, bo to jest coś innego. Także jest całkiem możliwe, moi drodzy, że ja sobie przełożę ten artefakt, bo to jest no lepsze niż ci gwardziści, nie? Niż tutaj mamy właśnie w Kleopatrze, ale dalej na przykład macie artefakt, znowu klikając na niego, tutaj u animatora też mamy siłę gwardzistów. No ja generalnie, wiecie, ta siła gwardzistów to nie jest zbyt dobry artefakt jak dla mnie, no bo gwardzistów jest bardzo mało, znaczy no gwardziści to są samo G, tak, czyli to są strzelcy, to jest piechota, to są jeźdźcy, więc generalnie wszyscy gwardziści zyskują, no ale wydaje mi się, że chyba lepiej dać potwory, szczególnie, że potwory mam na wyższym levelu. Kolejny artefakt u mnie w przypadku Stora jest on dodany. To jest ładowność armii i tempo zbierania zasobów. Więc jeśli często, drogi widzu, korzystasz, zbierasz srebro z różnych kopalń, masz kapitana Stora, warto do niego dodać ten artefakt, bo jak widzisz, to tutaj dużo daje. Co jeszcze taka ciekawostka, jeśli przeglądasz te artefakty i ci się pojawia taki znaczek, ja go tutaj nie mam, ale będziesz widzieć, że taki znaczek się pojawia, czerwony. To wtedy znaczy, że masz możliwość awansowania tego artefaktu na wyższy poziom, że tam zebrałeś jakiś fragment, który możesz dodać. Ale to tak samo jak przy kapitanach się te czerwone kółeczko pojawia. To myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Kolejne, no to jest siła jeźdźców, no to w ogóle jest dla mnie bez sensu samych jeźdźców, no ale jest taki artefakt, spoko. I musicie zwrócić też uwagę, że samo levelowanie tego możecie zawsze, bo dany na przykład bęben grzmotów, to też jest informacja, to jest fragment danego konkretnego artefaktu. I jeżeli ja tutaj bym miał 100, mogę zrobić zwiększ i to nie wpłynie na to, że ja awansuję bądź nie awansuję innego artefaktu, dlatego że to jest fragment tylko i wyłącznie do tego bębna. Rozumiecie? Więc jeżeli na przykład mamy tutaj artefakt do siły potworów, jest fragment maski gryfoskrzydłowego, tak? Widzicie? To tylko ta maska gryfoskrzydłowego będzie do tego artefaktu, więc jeśli tu będę miał 100, 200, 300, klikam zwiększ i to nie musicie się z tym szczypać. Nawet jeśli w danym momencie nie macie w planach
podnosić tego artefaktu, to i tak kliknijcie zwiększ, żeby ten poziom wam się zapisał. Warto to, moi drodzy, zrobić, bo tak jak mówię, dany artefakt jest tylko do... dany fragment artefaktu jest tylko do jednego artefaktu. I tyle. No na przykład tutaj mam bęben grzmotów, czyli na tempo marszu. To sobie ustawiłem do kartera, bo jak widzicie, karterem dość mocno urzęduję do krypt, przyspieszam. Więc uważam, że u mnie karter będzie najlepszym tutaj rozwiązaniem. To jak ty, drogi widzu, sobie oczywiście te artefakty rozłożysz, to jest twoja prywatna sprawa. Ja bym ci polecał to, co sam chcę zrobić, czyli ten ogólnie całej armii zdrowie i siła, tak, ten pas władcy ifrytów, ja bardzo bym chciał go levelować na 30-40 level i mieć go u Kleopatry założonego, natomiast no, jest to za niski poziom, abym w tej chwili mógł do Kleopatry zakładać. Po prostu jest on tam chwilowo przypisany do tej kapitan, a całkiem możliwe dlatego, że ją levelowałem. Ona jest odpowiedzialna za... To jest Aurora chyba, jeśli dobrze pamiętam. Jest odpowiedzialna za tempo budowy. Też ją levelowałem. No i potem macie znowu zdrowie gwardzistów. No widzicie, no jest dużo takich tych artefaktów, natomiast musicie sobie sami wybrać, które są dla was ważniejsze. No same jednostki strzeleckie też dla mnie to jest bez sensu, tak jak z jeźdźcami. Zobaczcie, to jest ogólnie do specjalistów. Pamiętajcie, że może to mieć sens, jeśli tworzycie na przykład taki marsz Ceperan i jeden wasz kapitan ma artefakt założony ze zdrowiem potworów, tak? Drugi ma na gwardzistów, a trzeci może mieć na specjalistów. I wtedy to ma sens, bo generalnie wtedy podniesiecie siłę całej armii. I wtedy to ma sens, tak? Jest takie, wiecie, przeplatane, więc spoko. No i widzicie potem jednostki strzeleckie, to już wam pokazywałem. No piechota, no mówię, no to jest takie już latające. No ja samych jednostek latających bym nie używał, zwiadowcy, no to jeśli robicie napady na inne. No i korpus inżynierów, czyli generalnie katapulty. No ja mówię o tym, co używam, czyli ja akurat tutaj mam siłę potworów i to raczej zamontuję teraz do Kleopatry na próbę, bo to jest dosyć duża siła. Teraz mam u Kleopatry właśnie ogólnie gwardzistów, czyli to są i strzelce, i piechota, i konni jeźdźcy. Sprawdza się to. Wiele osób też to stosuje. Ewentualnie właśnie jak ma animatorę siłę gwardzistów. No i potem mówię, tempo zbierania zasobów to mam wiadomo przypisane do Stora, no i tempo marszu do Cartera. No tak sobie to rozpisałem. Jeżeli chciałbym teraz, mówię, na przykład coś awansować, to nie zrobię tego, bo nie mam... Nie, tu bym mógł u Stora. Zobaczcie, za te punkty, które mam, klikam użyj i podnosi mi się poziom. Natomiast ja nie będę tego teraz klikał, bo powiem wam szczerze, na tym tempie zasobów mi nie zależy, ale możemy zobaczyć, tutaj jest poziom większy potrzebny. Tutaj też i dobrze, że to jest napisane. Tu mi nie zależy, powiem wam szczerze, na innych. Więc nie chcę marnować tych punktów doświadczenia, będę je zbierać. I jak będzie możliwość podniesienia tego pasa u Kleopatry, to moi drodzy, to zrobię. Więc po to są wam potrzebne, bo żebyście też nie myśleli, drodzy widzowie, że ja tutaj z tematu schodzę, to jest związane. No bo to, moi drodzy, co wam teraz pokazuję odnośnie tych artefaktów, no to jest jakby przyczyna tego, czy powód, dlaczego atakujecie te potwory. To się, moi drodzy, wiąże, no bo mówimy o potworach, tak? Ale te potwory, te oddziały ruiczne napaści właśnie po to macie atakować, żeby rozwijać swoje artefakty. Czyli to jest ten głód doświadczenia. I tutaj zobaczcie, te punkty expa zdobywacie, które wam przed chwilą pokazywałem. Raz zawsze wypada jeden kluczyk, za który przyzywacie no, jakiś fragment danego artefaktu, tak? No i ja tutaj mi został jeszcze z dwa może... ataki, chociaż w momencie, kiedy to nagrywam, jest dość młoda godzina, nie wiem, czy ktoś dołączy do ataku, a jeśli chciałbym zaatakować, to wolałbym niższy poziom, no mogę spróbować taką napaść, widzowie, zorganizować na 28 poziom. I jeszcze będzie protip dla ciebie, drogi widzu. Dla ciebie, który pytałeś w komentarzu, czy opłaca się atakować te ruiczne oddziały napaści. No moim zdaniem lepiej jest, jeśli wy jako klan będziecie oddziały atakowali, dlatego jak wam powiedziałem, jako wasz klan, który chcecie rozwijać, zyskacie czerwone księgi, które są wam potrzebne.
Po drugie, wam drużynowo będzie łatwiej rozwalić taki oddział napaści, a po trzecie, co nie muszę mówić, zawsze to jest jedna skrzynia. I weźcie teraz sobie taką prostą kalkulację. Ja musiałem tu wziąć udział, żeby te punkty zdobyć, no na pewno w 6 atakach. Więc domyślam się, żeby zamknąć całość, to będzie koło 8 ataków, ale nawet zaokrąglimy, że miałoby być to 10 ataków. No to moi drodzy, jeśli u mnie jest na przykład 100 członków klanu, tak? Wiadomo, że wszyscy nie biorą udziału zawsze, to nie można tak przeliczać, ale mimo wszystko załóżmy taką matematykę, tak? 100 członków klanu i każda ze 100 osób wykona 10 ataków. Moi drodzy, to tyle dostanie klan prezentów, to jest 1000 prezentów więcej. Zobaczcie, my tu mamy bogactwo, ja wczoraj mocno nakręciłem to bogactwo, bo otworzyłem 50 krypt. Widzicie, jeśli ludzie właśnie otwierają te krypty, biorą udział jeszcze w tych atakach, to jest po prostu korzyść dla klanu. Więc moja odpowiedź brzmi, nie atakuj tych zwykłych, bo zwykłe oddziały ruicznych będziesz atakować sam, to tak naprawdę okej. Ty, jeżeli chciałbyś być egoistą, myśleć o sobie, nie mówię, że tak jest, ale jeśli chciałbyś, no to spoko, atakujesz, zdobywasz te punkty, albo jesteś w klanie, który jest martwy, dobrze, myślisz o sobie, musisz się rozwijać, to wtedy atakuj zwykłe. Ale jeśli jesteś w fajnym klanie i zależy wam wszystkim na tym, żeby klan się rozwijał, żeby no jednak, no bo to są, słuchajcie, korzyści dla każdego. To są korzyści dla każdego. Pamiętajcie, że jeśli klan, będziecie działali jako drużyna i będzie wam zależało na to, żeby otwierać krypty, żeby właśnie atakować te potwory, to przecież zyskuje na tym klan, bo moi drodzy, za to macie czerwone książki, przez które badacie technologię, a technologie, które moi drodzy, czekajcie, stolicę klanu wam pokażę. A technologie, które moi drodzy w klanie możecie, zobaczcie, to wszystko za te czerwone książki. Przykładowo, czy to może być tempo budowy obiektów, zobaczcie, tempo badań, to oczywiście wszystko dotyczy klanu, ale ładowność karawan, no to jest rzecz, na którą korzyść jest dla każdego z was, prawda? No bo ładowność karawan jest wykupiona, przez co wszyscy członkowie klanu mają większą ładowność klanu karawan o 30%. Tak, tylko musisz mieć budynek na terytorium klanu oczywiście. Szybkość karawan, ładowność karawan, no tu jakby nie ma takich super, powiedzmy, dla was korzystnych rzeczy, no ale na przykład sojusznicy tutaj już tak, bo masz tempo zbierania zasobów, produkcję zasobów, zobaczcie, że zdrowie waszej armii, to są wszystko bonusy, które wy zyskujecie dzięki klanowi, ale wszystko kupujecie za czerwone książki. Więc dlatego w waszym interesie jest zdobywać, moi drodzy, te książki, czerwone, ja to mówię oczywiście upraszczając, czerwone książki, wiadomo. Każdy wie, o co chodzi. W waszym interesie jest to zdobywać po to, żeby klan właśnie zyskiwał. I teraz, moi drodzy, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Odnośnie chodzi o tych ataków, bo kolega pytał, że ma G4. Drogi widzu, najprostsze, co zawsze będziesz widzieć, to kolor. Nie wiem, jak ci to pokazać, bo tu się akurat nie wyświetla, ale postaram się znaleźć. 43 może? Trochę zmienili te kolory. W każdym razie był kolor tych... O, jest, proszę. Zobaczcie. 30 poziom ruicznego oddziału napaści, tak? Jak widzicie, ma kolor czerwony. Więc zawsze wybieracie sobie ten oddział napaści, więc od razu ci powiem, drogi widzu, jak masz G4, to się nie sać na potwora poziomu 30, bo to dla mnie już jest na granicy. I zaraz to jeszcze raz udowodnię, zobacz, to jest, no chyba jest nawet pomarańczowy, a nie czerwony, bo te kolory są tutaj troszkę różne, ale wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli ja wchodzę w moich i przykładowo, no łucznik się robi pomarańczowy, czyli łucznik się robi 5 poziomu, widzisz kolor? Kolor tła. To zobacz, u mnie G6, przepraszam. Moi drodzy, G6 u mnie są czerwone. Więc wydaje mi się, że to jest jednak trochę inny kolor niż tych potworów. Czyli wychodziłoby, że dam radę, bo pomarańczowe są 5 poziomu. Widzisz? Zobaczmy oczywiście, drogi widzu, jak ty masz G4, to masz fioletowe. Rozumiesz? Ten kolor tła przy szkoleniu wojsk nie jest bez powodu i o to mi chodzi. Postaram się zobaczyć, nie wiem, 28 może. Widzisz?
28 poziom oddziału ruicznych napaści ma kolor pomarańczowy. Ma pomarańczowy kolor, więc teraz jak ty sobie wejdziesz w armię, ty jesteś, powiedzmy, mówiłeś, że G4, no to jestem niestety z przykrością ci powiem, że pomarańczowy to potrzebujesz G5. Widzisz? Ja tu specjalnie teraz łuczników słabszych, moi drodzy, szkole, żeby też przetestować metodę ataku, gdzie pierwsze zostaną zaatakowane wojska. Natomiast chodzi mi o to, że jeśli kolor, to jest tak przypisane i teraz, żeby było jasne, to nie oznacza, że ty atakując takim samym kolorem wojsk, jak jest kolor tych oddziałów ruicznych, że nie poniesiesz żadnych strat. Nie, drogi widzu, straty poniesiesz, ale to oznacza, że ty pokonasz tego potwora, że twoja armia nie wróci. Tylko uwaga, żeby nie było, że tutaj nie dopowiedziałem, to nie jest tak, że ty wysyłasz armię sam i kurczę pokonasz. Nie, to macie zrobić jako klan, więc ja postaram się tą napaść zorganizować. Niech będzie na 28 poziomu. Jest pomarańczowe, ja mam armię G6, która jest czerwona, więc z palcem w tyłku to pokonam. I moi drodzy, tutaj nie zawsze liczby dobieram, bo nie zawsze jest na to czas, bo żeby dołączyć do napaści, to jest ten problem. Natomiast powiem wam też moje przemyślenie, drodzy widzowie, co Total Battle by mogło zmienić, poprawić, więc możemy wspólnie zrobić taki szum. Możecie też ich tam trochę pozytywnie zaspamować komentarzami, żeby to zmienili, bo to jest też uciążliwe. Zobaczcie. Organizuję sobie napaść, ponieważ mówię, moja armia, jak widzicie, jest czerwona. Zgadza się, widzowie? Jest czerwona. W tle. Mówimy, ja tu porównuję kolorami, żeby wam uprościć. A potwór, którego będziemy atakowali, jest pomarańczowy. Wybierz napaść, 2 minuty przed napaścią, zorganizuj. I zobaczcie. Mój protip będzie polegał na tym, ja to gdzieś już też wcześniej, moi drodzy, mówiłem, że to jest minus tej gry. Że zobaczcie, organizuję napaść i protip polega mój na tym, że żebyście naprawdę bezstratnie załatwili tego potwora. Naprawdę po małych kosztach i żeby was to nie kosztowało wszystkich dużo. Tu nawet nie wiem, czemu 28 mi się fioletowy pokazał. Czyli jeszcze dwa levele niżej. Czyli jest szansa, że 28 byś mógł podchody zrobić, ale nie wiem, czemu tu się pokazał fioletowy, a wcześniej był pomarańczowy. No, czasem może są błędy gry, więc też 10 razy sprawdźcie. Albo to ja coś teraz popieprzyłem. Ale sorry, moi drodzy, jak coś tu teraz źle powiedziałem, no troszkę jeszcze chory jestem, więc dlatego też nie było przez 3 dni odcinków. I teraz będzie mój protip. Gdyby tutaj dołączył do mnie na przykład jeden kolega z klanu. Zobaczcie, w napaści musi brać udział 5 osób. I sens polega na tym, żebyście pokonali tego potwora bezstratnie, tak? To musicie brać udział w piątkę. Jeśli mi by tu dołączyła druga osoba, anuluję napaść, odwołam ją. Jeśli będziesz mieć 4 czy 3 na 5, odwołuj napaść. Zawsze bierzcie udział w tych napaściach i to nawet moi liderzy klanu piszą. I to nie szkodzi, że ty bierzesz udział, mi by tu wielki gracz dołączył i w dwójkę. Wiadomo, że ten gracz pokona tych potworów. Ale, znaczy te potwory, w sumie się przejęzyczyłem. Ale to ten gracz duży wtedy weźmie całą na siebie. Widzicie, nikt nie dołączył, bo ja to nagrywam o zbyt młodej godzinie. Nie ma graczy jeszcze za bardzo aktywnych. Ale próbowałem wam po prostu pokazać, jak to wygląda, nie? Także to nieważne, że do ciebie... Aha, bo jeszcze mogłem wam pokazać, no ale nikt nie dołączył. Ale tam jak klikniesz na tą napaść, to też możesz zobaczyć, jaką armię twój przyjaciel wysłał. Nie? Możesz odesłać danego członka klanu. Przy czym takie sytuacje się zdarzają. I tu wam powiem przykład sytuacji, w której mógłbyś zostać odwołany. I to nie znaczy, że ktoś cię nie lubi. Przykładowo, któryś z moich przyjaciół robiłby atak, oczywiście duży gracz, robiłby atak na ruiczny oddział napaści 41. I ja bym nie zauważył komunikatu, że tylko gracze przynajmniej G7 albo G8 biorą w tym udział. Chodzi o to, żeby oni nie ponieśli strat. I ja bym dołączył do tej napaści jako przy nich bardzo słaby gracz, no bo w tym momencie trzeba powiedzieć wprost, przy nich jestem bardzo słabym graczem. No to wiadomo, że by mnie z tej napaści wykluczyli, odesłali do domu, że tak powiem, no bo jestem zbyt słaby.
ja nic bym im nie wnosił do tej napaści. I to jest właśnie ta moja puenta, że fajnie jest robić takie napaści na przykład na 30 levelu. Tutaj mamy pomarańczowy ewidentnie, to nie jest czerwony, a tu jest pomarańczowy, to tamten jest czerwony. Znaczy według mnie też te kolory się różnią, no nie wiem widzowie, dajcie znać w komentarzach. Dla mnie tu jest czerwony, a ten jest jaśniejszy, tu jest już pomarańcz. No to niech będzie ten przykład, czyli moje wojska są G7, czyli na 30 level mogę atakować, bo są czerwone, moje wojska są czerwone i potwór jest czerwony, zgadza się? Możemy atakować na słabszy, wiadomo mniej punktów, a więcej ataków. Przy czym powiem wam, że to też jest jakaś dobra teoria. Atakować o level słabsze potwory niż macie wojska. Atakować ich więcej, nawet jeśli zdobędziecie te punkty, bo zdobywacie nadal czerwone księgi. Zawsze na każdym potworze macie czerwoną księgę. No może mniej punktów, ale jest. I zawsze zdobywacie skrzynię klanu. Więc jeżeli chcecie tak zdobywać skrzynię klanu, jest to jakaś opcja. Natomiast no tak bym podsumowując, jaki bym dał, moi drodzy, pro tip, to przykładowo, jeśli mamy ten 30 level, prawda, potwora. Najoptymalniejszym atakiem, jaki możecie zrobić, jeśli ja jestem G7, moje wojska są czerwone, tutaj jak widzicie, no powiedzmy, że potwór też jest G7, bo też jest czerwony, tak? Cały czas na te kolory zwracam uwagę, tak trochę może do znudzenia, ale musicie to sobie zakodować, widzowie. Dlatego zwracam na to uwagę, bo jeśli nie będę tego powtarzał, to wy o tym zapomnicie. Powtarzam, pamiętajcie, że czasem powtarzam niektóre rzeczy celowo, żebyście to zapamiętali, bo znaczy, że jest to ważne. Jeśli nie powtarzam, to znaczy, że nie jest to jakieś super istotne. Więc dlatego wam tutaj w kółko powtarzam o tych kolorach, żebyście na to zwracali uwagę. I teraz przykładowo, ja mam G7, czerwone wojska, potwór jest G7, czerwony, atakujemy. Czyli organizuję napaść, spoko, wszystko super. I wtedy optymalnym atakiem będzie, jeśli będziecie w piątkę atakowali, podkreślam, musi być 5 graczy, a nie mniej. No, w 4 też dacie radę, ale jeśli chcecie optymalnie, bezstratnie to zrobić, czyli bezkosztownie, czyli żeby złota nie tracić, tak, na wskrzeszanie, to głównie o to chodzi. Znaczy, coś tam zawsze się może trafić, że trzeba będzie wskrzesić, ale mówimy to o śladowych ilościach, a nie o, nie wiem, 2000 złota w plecy, nie? No to atakujcie w ten sposób, że załóżcie sobie w klanie taką taktykę, że jeżeli ty jesteś graczem, powiedzmy G7, masz czerwone wojska, no to robisz napaść na czerwonego potwora, czyli na G7 potwora, tak? Na równi. I teraz 4 pozostałych graczy, których do ciebie dołącza do tej napaści, tak? Bo łącznie was ma być 5, czyli 4 graczy dołącza, to również nie mogą mieć słabszego poziomu niż G7 w tym przypadku. Przepraszam, ja mam G6. Kurczę, jak widzicie, myślami już jestem na G7, a ja mam G6. No okej, okay, to jeszcze raz. No to siódemkę zamieńcie na 6. Wiecie, co miałem na myśli. Widzicie, już jestem tak nastawiony na to G7, że już je osiągam, że już w głowie mam, że już mam G7, a jeszcze go nie mam. Więc załóżcie sobie wtedy taką technikę, taktykę, że gracze, którzy będą dołączali do napaści na potwora G6, ty jesteś G6, potwór jest G6, więc gracze, którzy będą dołączali, nie mogą być słabsi niż G6. Taką teorię możecie sobie założyć. Jeżeli będą G7, G8, super, jeszcze lepiej, ale żeby nie dołączali ludzie, i to nie chodzi o to, o wykluczanie kogoś, bo macie, moi drodzy, potwory o wiele słabsze. To nie jest tak, że ktoś, kto jest słabszy, bo tu kolega pytał, który jest G4, no to zaraz ci, drogi kolego, to postaram pokazać. Masz potwora, zobacz, fioletowego. 22 level. 22 level, oj, tu źle kliknąłem. 22 level, potwór fioletowy. To przecież jest twoje G4, zgadza się, drogi widzu? Bo pytałeś, czy jak masz G4, to możesz atakować. Proszę bardzo, zobacz. Masz G4, jesteś fioletowy. No chyba, że mi powiesz, że na G4 nie jesteś, ale jesteś. No ewidentnie dla mnie to jest kolor fioletowy, daltonistą nie jestem. I sam widzisz, drogi widzu, że również ten potwór tutaj jest fioletowy. Czyli przyjmijmy, że on jest tak samo jak ty, G4. Czyli wiesz o tym, znaczy ja nie wiem, jakie są przedziały, więc nie będę wam głupot teraz opowiadał. To musicie po prostu klikać po potworach i obserwować. No ale wiesz o tym, że na przykład maksymalny potwór może 23 też, no nie wiem. Ale wiesz, że maksymalny potwór to śmiało 22.
Czyli robisz napaści w tym momencie na potwora 22, 20 ten najmniejszy, zaraz zresztą może po co ja tu szukam, jak mam wieżę obserwacyjną. Sprawdźmy, moi drodzy, sprawdźmy. Tylko niezwykłe wtedy, nie? To musi być heroiczny oddział napaści. 22 był. 22. O, jest, proszę bardzo. 20 poziomu. Też fioletowy, też G4, więc wiesz, że 20 poziomu. Oczywiście masz mniej tych czerwonych, no i czerwonych książek i skrzynia klanu jest biedniejsza, no ale no ty masz mniejszy level, więc też mierz swoje siły na zamiary. Więc widzisz, że fioletowy jest 20 poziom. Organizuj napaść na oddział 20 poziomu. Oczywiście więcej takich potworów musisz załatwić, spoko, ale obędzie się to bez strat złota czy srebra. Znaczy srebra może nie, znaczy jeżeli byś miał na nowo szkolić wojska, to i srebra owszem. Więc atakuj takie potwory, które są równe z twoim poziomem armii. Czyli w tym momencie 20 poziom, widzę 22 też, nie wiem czy nie 23, no jak chcesz to mogę ci to sprawdzić. Przy czym pamiętaj proszę drogi widzu o tym protipie, żeby ludzie, którzy będą, aha, bo ja tutaj sobie mogę szukać 23. No nie wiem, czwarty to już chyba będzie, czwarty to już chyba będzie, 24 już będzie, a też jest fioletowy. Okej. Okay. Czy 24 też, tylko pamiętaj, wiadomo, im wyższy poziom, tym mogą być większe straty, ale chciałbym właśnie zwrócić uwagę, że jeżeli taki masz G4 i chcesz nawet zrobić atak, to możemy zrobić tak, tak ci mogę doradzić, przetestuj, daj znać w komentarzu, drogi widzu, jak ci się sprawdziło. Jeśli masz G4, rób ataki na 20, 22 poziom potworów wraz z przyjaciółmi, którzy również mają G4. I tylko wysyłaj do tego wojska G4, żadne słabsze, to tak wolę powiedzieć. Więc nie atakujcie tych potworów z ludźmi, którzy mają mniej niż G4. No nie chodzi o wykluczanie ich, no ale no, sami rozumiecie, no poniesiecie straty, no chyba, że chcecie straty za nich ponieść. Natomiast jeżeli byś już miał się porwać na potwora 24 poziomu, to bardzo fajnie by było, jakby jeszcze dodatkowo jeden czy dwóch graczy było przynajmniej G5, czyli o ten level wyżej niż level potwora. To naprawdę dużo pomaga. To naprawdę, moi drodzy, dużo pomaga. 28, bo był 24, nie wiem, czy są 26. Więc ja to tak przeglądam właśnie dla was celowo. No akurat mam tą lupę. Ja ją sobie kupiłem za złoto, bo miałem dużo złota. Na tydzień sobie kupiłem. Nie kupiłem za realne pieniądze, żeby nie było, moi drodzy. A tu już nawet widzicie, że 25 to już będzie... 25 i 26 to już widać ewidentnie, moi drodzy, że są pomarańczowe, nie? Czyli jakbyś chciał 25 już atakować, no to byś musiał mieć 5 poziomu gwardzistów, tak jak zobacz, ja tutaj szkolę teraz gwardzistów 5 poziomu, a szkolę ich po to, żeby byli na straty wysłani, bo chcę na potwora jeden atak, bo tutaj mamy, moi drodzy... No staram się zdobywać na wszelkie możliwe sposoby każdego dnia. Mamy sądny dzień, dwa razy atakowałem, żeby podnieść poziom właśnie chyba Kleopatry i czegoś chcę tutaj dobić, żeby to złoto zyskać. Więc będę chciał jak najbardziej, moi drodzy, te ataki wykonać, a jutro już zaczyna się gorączka srebra, więc też srebro już trzeba będzie, moi drodzy, gromadzić, bo będzie starożytny. Co za tym idzie, będzie giełda najemników. Widzicie, szybko ten czas leci, bo to co 6 dni się dzieje i to co nagrywam do was odcinek, to jak jest jakiś dzień przerwy między odcinkami, to nagle znowu się zbliżamy do tego. Więc myślę, że w miarę wam wyjaśniłem w prosty sposób. Jeśli coś będzie niejasne lub coś pominąłem w jakimś dziwnym przypadku, to dajcie proszę znać w komentarzach. Odnośnie potworów wam powiedziałem, jak najlepiej je atakować. Jeśli chodzi o jaką armią, no to możesz spróbować tą armię według mojej teorii sobie dobrać. Tylko pamiętaj, że jeśli twoi przyjaciele mieliby też zdążyć dobrać armię, warto się zastanowić, organizując napaść, organizuj napaść, warto się zastanowić, żeby zrobić wybierz i zrobić 5 minut. Bo nie zawsze każdy zdąży. Ja na przykład mam z tym problem i to jest kolej, to jest taki minus... Właśnie, dwa minusy w Total Battle, które zauważyłem, które twórcy by mogli zmienić. No pierwszym minusem, tak jak mówiłem, jest to, że jeżeli organizujesz tą napaść, jest pełna obsada, jest 5 graczy, to gracz, który tą napaść organizuje, powinien móc kliknąć przyspiesz, czy tam rozpocznij marsz,
A w tym momencie wygląda to tak. Ty ustawiasz czas odliczania do napaści, tak? Masz 5 graczy, wszyscy jesteście gotowi do ataku, ale mimo wszystko te 2 minuty muszą przelecieć, czyli jesteście w mieście u gracza i czekacie, aż ruszy napaść. Nie, to jest właśnie według mnie złe, to twórcy gry powinni zmienić. Będę ich czasami, moi drodzy, krytykował, jak widzicie. Powinni to jak najbardziej zmienić i powinni zrobić coś takiego, że jeżeli jest całe miasto zapełnione już graczami gotowymi do ataku, to ten, który tą napaść powiedzmy wywołał, tak, przywołał, no to powinien móc kliknąć lecimy do ataku i tyle, a nie, że tam minutę jeszcze siedzicie i czekacie nie wiadomo za czym. Więc to jest jeden z minusów na pewno, który przeszkadza. Druga opcja to mogłyby być takie szablony dla danego kapitana przypisane, jakie wojska chcesz wysyłać, w jakiej ilości. Wiadomo, że możesz mieć mniejszą liczbę potworów, bo to się zmienia, najemnicy się zmieniają. Ja to wszystko rozumiem, ale chociaż taką stałą liczbę armii przypisaną jako szablon, żebyś sobie mógł ustawić, byłoby fajnie. Bo pamiętaj, że każdy kapitan, przynajmniej u mnie, jest na innym poziomie i mi się te liczby też przy atakach często mylą, nie? No bo mam jakąś swoją liczbę w głowie zazwyczaj do Kleopatry, a potem atakuję animatorę, która jest o, no nie wiem, 100 poziomów niżej, no może nie 100, no ale wiecie, o co chodzi. No i nagle te liczby wysyłanych wojsk się zmieniają i się robi problem, nie? Także tak to wygląda, moi drodzy, w praktyce. Zobaczmy, czy tutaj właśnie ja sobie jeszcze jakiegoś wojska nie wyszkolę. A jeszcze sobie ten łucznik niech poczeka. Także to tyle. No i pamiętaj właśnie o tych artefaktach, o których mówiłem, że one są bardzo ważne, robią robotę i dlatego właśnie robisz te napaści ruiczne. Po to to robisz, aby właśnie ten głód doświadczenia tutaj no po prostu zdobywać te punkty. Ja zawsze staram się, jak jest możliwość, wszystkie punkty zdobywać. Jeśli tak jak wam pokazywałem, dziś ich nie wydam, bo no nie mam takiego artefaktu, który chciałbym levelować, to trzymam to, to nie ucieknie, to nie zginie, nie przepadnie. Po prostu trzymam i kiedyś to podniosę, to co mnie interesuje, na maksa. I właśnie tu będzie taki protip końcowy, że jeżeli pokazuje ci się artefakt jakiś losowy, którego nie używasz i widzisz, że możesz go podnieść, no nie wiem, załóżmy tu, mógłbym, nie mógłbym, no tu bym nie mógł, było chyba z karterem, jak dobrze pamiętam. Akurat mi na tym nie zależy. Zobaczcie, mógłbym tutaj ten tempo marszu sobie podnosić. Bo widzicie, każdy kolejny level to jest jakiś dodatkowy procent. Ale no, mi na przykład w tym momencie, no dobra, tu możemy o jeden poziom podnieść, bo zobaczcie, jest 5400 kontra... O, podniosłem o jeden poziom, no dobrze. Natomiast, moi drodzy, no nie zależy mi na tym. Nie zależy mi na tym, bo bym marnował te punkty doświadczenia. Tu akurat wyjątkowo, żeby wam pokazać, jak to działa, nie? Że klikacie i to się tutaj podnosi, ale no nie zależy mi na tym, no bo jakby te tempo marszu i tak robię przyspieszenia, mam dużo przyspieszeń, więc ja te punkty, wszystkie doświadczenia sobie oszczędzam na to, żeby podnieść na przykład, moi drodzy, albo tą siłę potworów, jeśli będzie taka możliwość, będę chciał podnieść, albo przede wszystkim ogólnie zdrowie gwardzistów, siłę gwardzistów, czyli artefakt u Kleopatry, flakonik ze źródła. No ale najbardziej no, zależy mi na tym najważniejszym, czyli ogólnie dla całej armii. No, zobaczcie, on jest tylko 10 poziomu, ale no tutaj niestety muszę zdobywać te fragmenty, a z tym, moi drodzy, jest problem. Więc ja sobie to trzymam, nie będę tego wydawał byle jak, byle gdzie. Mówię, mógłbym to na kartera wydać, żeby miał szybsze tempo marszu. Mógłbym to wydać, moi drodzy, na stora, żeby szybciej zbierał zasoby. Wszystko spoko, ale wiecie, u mnie w tej chwili stor... Jak ja chcę, żeby mi zbierał zasoby, to robię tutaj cyk. Zbieranie zasobów, zawsze mam to w zapasie. Zobaczcie, ile mam w zapasie. Na jeden dzień zawsze mam uruchomiony wtedy ten status VIP. Wysyłam stora do kopalni, którą tu buduję. No teraz jej chyba nie zbuduję. I na nockę wysyłam 10 godzin ten stor 10 milionów srebra mi zbiera. No czyli milion na godzinę, tak łatwo przeliczyć. I on sobie tam jest, jak nie jest mi armia do niczego potrzebna, wysyłam tą armię, oni tam sobie zbierają te zasoby i tyle w temacie. Jakby przyjdzie może moment, w którym tego stora i tempo zbierania zasobów też będę chciał przyspieszyć, natomiast w tej chwili, wiecie, no ja nie siedzę w grze non-stop i jakby na nockę mogę wysłać tego stora i nie ma z tym problemu, nie? Także dlatego też tego doświadczenia z tych artefaktów, moi drodzy, z głodu doświadczenia, nie trwonię byle na jakie artefakty. I tu ci dam właśnie, drogi widzu, na koniec taki protip kolejny, że
wykorzystuj te doświadczenie tylko i wyłącznie na awansowanie tych artefaktów, które są tobie potrzebne, których naprawdę korzystasz. No i tutaj, żeby nie być hipokrytą, ja oczywiście korzystam z tego artefaktu przyspieszającego tempo marszu, czy tempo zbierania zasobów. Lekko mam awansowany ten artefakt, ale już na tym etapie mi nie zależy, żeby awansować bardziej. Po prostu mi to nic nie zmieni, czy Carter 2 sekundy pójdzie szybciej do krypty, czy 5 sekund, wiecie, robię przyspieszenia, mam ich dużo, więc nie zależy mi na przyspieszaniu tempa marszu. Tak samo mi nie zależy na tempo zbierania zasobów, bo czy Stormi o pół godziny szybciej z 10 godzin zbierze te zasoby, wiecie, na nockę go zostawiam, on sobie zbiera, wchodzę, zasoby są zebrane na drugi dzień. Także jakby mi na tym nie zależy, nie jest to priorytet. Według mnie priorytetowe jest jednak wszystko, co związane z siłą armii czy siłą potworów, nie? Ewentualnie siłą gwardzistów. Także to tyle. Myślę, że chyba powiedziałem to w miarę zrozumiały sposób. Pozdrawiam was, moi drodzy, serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi tradycyjnie bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów lub udostępnicie ten film, bo właśnie tak jak mówiłem, ja chętnie ruszę z serią z drugiego konta, pokażę wam od początkowego mojego takiego rozwoju, jak dostaję się do klanu. Wszystko wam od podstaw mogę pokazać. Przeniesienie się do nowego królestwa i jakby levelowanie na waszych oczach. Taki możemy zrobić gameplay z poradami przy okazji. Przy czym będę musiał około 100 zł wydać. No jest to troszkę dużo pieniędzy, więc fajnie jak chociaż parę groszy wpadnie z tego, że oglądacie moje filmiki, że komentujecie, że zwiększmy, moi drodzy, zasięgi i będzie super. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, drogi widzu. Cześć.